kurwa, taką pierdolone trochę, ale to zajebiście wygląda. Akurat z kliku nagrywania, ale dobra, to się najwyżej wytnę. Dobra, także cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku Flipinek. Już 30 się ze mną jest pan Merdox, czyli Michał. Witam państwa bardzo serdecznie, z tej strony Merdox, aka Michał. I dzisiaj będziemy kosić o to właśnie tą taką łąkę. Chciałem powiedzieć mąkę, ale się poprawiłem i dzisiaj właśnie robimy oto taką kosiereczką, kosimy trawę, no. Więc tam możecie zbieram zieloną słomę. Co? Zbieram zieloną słomę. A dokładnie. Zobaczysz na odcinku. A jak skończysz, to 51 jeszcze czeka na ciebie. Nie. No. Może musiał tę lampkę ominąć. No to, ale to dobrze, ominąłem. No tam nie zapomnieć zostawić subskrypcji tam u tego pana Kacpisia 12. No. Bo jak nie ma subskrypcji, to Jezus. Tragedia narodowa. Namawiałem go chyba 2 tygodnie, żeby wchodzić na lipinki. Tak było. Wow. Prawie 2 tygodnie go namawiałem, żeby przyjść na lipinki spodrać. Dokładnie. Także to jest godzinny odcinek. Michał, nie wiem, czy będzie do końca, ale chociaż jak będzie połowę, to będzie dobrze. Ja 20 minut będę. Przepraszam was, ale następny odcinek będzie dłuższy, obiecuję. Czy w moim wykonaniu będzie dłuższy, w sensie, no. A wtedy już godzinnego nie będzie. Bo godzinny jest co 10 odcinków. A to już jest okrąglutki 30. Co 10 odcinków, no. Kolejny będzie 30-minutowy, albo 20-minutowy. Zależy, jak będzie robota, nie? A to wszystko zależy od roboty. Nieraz jak mam nawał roboty, to robię dłuższy, nie? O, ja muszę tą teraz lampkę ominąć. O, sup. Dobra. Właśnie widzisz, z moim saldem jest nie za dobrze. Szybciej się obracaj, no. Wszystko będę musiał poszedł. Obróć się. A, dobra. W kolejnym odcinku prawdopodobnie siebie będziemy robić. Którym? Co? Jeszcze raz. W kolejnym odcinku będę prawdopodobnie siebie. Bardzo. O kurcze, ty! Trzeba przyczepę będzie ściągnąć później. Po odcinku. Ale skąd? Co ja? Ze skupu, bo zapomniałem o niej w ogóle. Ja tu nie grałem chyba już 2 tygodnie, albo miesiąc. No, widzicie, jak on dbał tą serię? No. Nie, no bo ogólnie to było... A, dobra, nieważne. No. Gdzie pieniążki lecą. Za przyczepę jakieś 3,5 tysiąca powinno dać, albo więcej. No, zaraz zobaczymy. No, 4. Ile? 3,300, no dobra, dobra cena. 3,312. Końcówka jak mój kanał, nie? Końcówka. Gdzie ja cisnę zieloną słomę zbierać dalej? Ale bym się śmiał, jakbym wpadł tutaj. Tego jeziorka. A to tam nawet jak wpadniesz, to nic się nie stanie. To spoczko. Nie utopisz się. Chyba. Tylko wiesz, ja pływać się. Ja się nauczysz. No. Właśnie wolę na multi sobie grać, wiecie, bo ja wtedy mam jakiś temat na pogadanie sobie, a na singlu to a wiecie. Tutaj zawsze z kimś się raźni. No ale bywały takie momenty, że trzeba było sam nagrywać, nie? No. Przecież większość odcinków na moim kanale to jest single. Jakby się nie patrzeć. No ja to skosiłem, bo kurna, no skosiłem jakoś. No. Jeszcze 51 czeka na ciebie. To czeka na mnie? 51. Gdzie jest 51? Tam jest 51, dobra, to tam lecę. Tylko drogami jeździ. Yeah. Ojej. A
bardzo prosta mapa, powiem ci. Pojedziesz sobie 2-3 godzinki i ogarniesz, nawet w 30 minut ja ją ogarnąłem całą. Gdzie co jest? Ja już na pamięć jeżdżę na skupy normalnie. Tylko sprawdzę jaka cena. A se pojadę przez pole. Ja nie nagrywam, więc jeszcze. Sąsiad będzie się dar. Bra, pan mi pozwoli przyjechać przez pole, nie? A nie pozwolił. No i widzisz. Ja już jestem dogadany. Nie żeby coś, nie, ale ja usiadę z drugą przyczepą. Słomy. A ty co robisz, panie kolego? Słomy zbieram. Bo poza odcinkiem skosiłem se pola. No, w poprzednim odcinku były żniwa soi, były na Nowych Landach. Nie wiem, czy oglądałeś, a pewnie nie. Nie, oczywiście. Jak ja czasu nie mam. Dobra, lecimy, całe pole przed jednym z naszych, no. Tamte jakieś 10 minut bym się wyjąć z tym. No powiem ci, że ten kawałek 6 minut kosiłeś. No. Bo nie wiem dlaczego, mam 30 pingu, a troszeczkę mi, nie powiem, laguje. Ścina nie laguje. Teraz na jakiś czas, nie? No nie, bo tutaj. Wiesz. Też może, że jest nagrywany, nie? Nie wiem, nie wiem. W kolejnym odcinku będę chyba na singlu. A kiedy będzie... A kiedy ty będziesz nagrywał kolejny odcinek? A to zależy, jak mi się chce, wiesz? Nieraz mam ochotę, to nagrywam 3 w jeden dzień, a nieraz... Nieraz widzisz. Tak. Ostatni odcinek z Lipinek, wiesz kiedy wleciał? No. 27 marca. A dzisiaj który jest? 11 kwietnia. Co żeś sprzedał? No słomę, nie sprzedaję. To jest dobra cena, to... Ale to jest zbukowane, dlaczego to nie skosiło? Czemu to nie kosi? Co nie kosi? No, przyjechałem, nie kosi. A urośnięta jest trawa? Jest. No jest. A pokaż. Ja nawet sprawdzę, czy jest urośnięta, czy nie, bo nawet nie sprawdzę. Jak to jest niby zebrane. To elo, to ja tego nie robię. Czej? Jak jest zebrane. Ta, to cześć, no. Co masz, jaką masz kolejną pokaż pracę na mnie? Bo ja nie wiem. Nie widziałem tego. Daj się dotknąć. Proszę bardzo, ja już wjeżdżaj. Nie jest zebrane. To jest ruszem. Kosi. A tylko powiem ci, że... A chcesz sobie pozbierać pole? A jakie pole? No 60 i 61 musisz pozbierać. Okay. Ja za chwilę z kosiarką pojeżdżę. Bo powiem ci, że problem jest z tym ubijaniem taki, że jak chcę trawę ubijać, nie? Tak. To niby jest koszona, ale tak naprawdę... Nie. Dobra, tutaj jeździmy, chodzimy. Naprawić ciągnik. Wiesz jaki dobry szefu? Nawet ciągnik się naprawił. Ale tu jest niby trawa, ale jest słoma, nie? No. Bo to jest ten, wiesz dlaczego tak jest? No. Bo ze starego patcha przeszedłem, wiesz? Z 1.2 na 1.3 i dlatego pewnie tak jest. No, no. A to mi tak w sumie tak nie przeszkadzasz, ale trochę słabo wygląda to. Oj dobra, da się zbierze to tam. Zobaczymy przy następnych pokazach jak będzie w sensie. Jaką? Pewnie o. Nie. Dobra, tutaj. O Boże, jakie są kupy duże ty. No w końcu klasem koszone było, nie? No. A i chcę ci powiedzieć, że mam 80 godzin na tym sejwie. A za dużo nie jest progresu, nie? Nie ma dużego progresu. A
No, troszkę, no. Nawet ja nie wiem, co miałeś na samym początku. Dobra, całą pełną przyczepę i całą. Na skup. Gdzie? Na słomy. To gdzie to? Jakbyś się miał, to tam zobaczysz przyczepę taką. Czekaj, to czekaj, ta. Za 50 minut zagramy w CS-a. Nie będzie. No i tak. A także se Michał poszedł, także muszę improwizować. Kurczę, czekaj, po ile jest przyczepa w terenie? Samozbierająca, samozbierająca. 80 tysięcy, co nie. Dobra, weź mi zaznacz ten skup. Ja ci nie mogę zaznaczyć, bo ja jak zaznaczę, to sobie tylko zaznaczę. O Boże. A to ja ci powiem, to jedź cały czas ulicą, ja ci powiem, gdzie to jest. Słomy, jo. No, ten tutaj, ten pierwszy taki. Tam, gdzie jest gospodarstwo rolne w Lipinkach, widzisz taki skup? Aha. No to tam jest. Gospodarstwo rolne w Lipinkach, jak tam nawet nie ma żadnej ceny. Jak cena jest tylko w skupie złomy i w skupie słomy. No tak. Tym drugim, bo jest 144 i jest 111. Nie, ten drugi. No to jest 144. No. Sobie go zaznacz. No to jest koło gospodarstwa w Lipinkach. Do tego skupu. Dobra, to tam lecimy, nie? To jest blisko. Jak kierunkowskaz wyłączyć? No, serio, takie pytanie? Jo. A ja? Kurczę, patrzyłem sobie przyczepy samozbierające i powiem ci, że tragicznie. To odpowiedź, to jak, która mu się wyłącza? No jedynką albo trójką. W sensie na numpadzie. O, dobre, dobre. Dobra, tu wjeżdżam, kurno, takim... Kurde, takim... Ja zawsze przez to dole przejeżdżam i wtedy tam koło tych belek zawracę. Nie, ja tutaj dróżką jadę perfekcyjnie. Ty tam dopiero jesteś. Ja, no dobra, za chwilę. Jadę 40 km na godzinkę i subcio. Wiesz, jaka bieda jest z przyczepami? No. Samozbierającymi? Tu jest jaka duża przyczepa. No to jest na zboże, a ja zapomniałem ściągnąć. A później się ją zwiezie tam. Gdzie? To jak ja tu wyjechać, ty? Żeś przejechał? Nie. A między sobą... Wyjadę tyłem, w razie czego sobie wyjadę. Przodem ja tutaj się wierzę. Dobra, tu pierwszy raz, więc... O, laga zapałem. A, bo zapis był. Synek, już przejął. O, dobrze, dobrze. Ważę, bo jestem z tyłu. Ja sobie tu przez tą stodołę zawsze przejeżdżałem, wiesz? I tak kółko sobie robiłem. I wtedy jest dużo łatwiej. Dobra. Żeby nie było, że ja grać nie umiem, nie? Wjechałem tyłem! Jeszcze raz wjechałem, ale to powiem ci, że to jest takie... Strasznie... Strasznie długo trwa takie cofanie. No. Ale tak przejdziesz szybciej, nie? To 35? Co jest? Cena chyba spada. Ale dobra, ładuj tam. Całą słomę musisz sprzedać. Bo tam dużo chyba nie zostało. Ogólnie to miała być praca dla mojego gościa, żeby tutaj sobie kosił, ale się zmieniliśmy trochę. Ale dwie przyczepy wywiozły, no to chociaż tyle, nie? Aha. Żeby nie było, że ciągle pieniądze zarabiam, to też musisz. Dość cały, powiem ci, zielony jest, uwalony cały od tej trawy.
Jo. Ten to jest fary? No. Bo ten na te brudzenie kołu, to jest super mod. Zawalisty jest, no. On tak fajnie się brudza, wiecie, lepiej. Najlepiej po wapnie to wygląda. Cały no. Biały. Dobra. To się teraz kończę, więc... No. To tak szybko? No. 16 minut minęło. Nie, ale mi plany wyszły. Niestety. Tu wyjadę? Nie, nie wyjadę. Dobra, tu jest druga. Dobra. Tu siedzi, nie widzę. A ogólnie moim zdaniem te lusterka powinni poprawić w tej grze. A no w tej to są strasznie zwalone grze. Lusterka. Bo jak masz lusterka, nawet na tych najwyższych ustawieniach, to... Nie, nie, najniższy to... To i tak nic nie widzisz w tych lusterkach. 17 do żyłek były rozwiązane. Ale w sensie, że te lusterka powinny coś dawać, nie? A nic nie dają. A tutaj to nic nie widzisz. W 17 to coś było widać, jest to lustre. No, no właśnie. No tutaj to... Masakiera po prostu. No. Znaczy, no wiesz, niby szczegół, ale zawsze... Właśnie, nie, właśnie... Lepiej takie wygląda, nie? Najgłupsze szczegóły mają najbardziej znaczenie. No. Oj. Nie wiem, czy w kolejnym odcinku będzie Michał, bo nie będzie roboty dla niego prawdopodobnie. A ja coś ci wymyślę, spokojnie, ja ci coś wymyślę, żebyś nie był bezrobotny. Spokojnie, spokojnie. A nie, ja będę siał, to w sumie będziesz miał robotę. Bo ja mam jeden silnik tylko, także przypał. Ja nie wiem, czy ogólnie... Tak na 50% pan Kacper będzie tą serię na kanale, ale ja nic nie mówię. Co? No. Ja nic nie wiem. Ale... Dobra, lecimy. Już się dowiedziałem, spokojnie. Nie, no będzie nowa seria na kanale. Coś pomyślimy nad tą nową serią. No. I raczej będę na dwa kanałki, nie na jeden, żeby nie było. Na co? Na dwa. No, na dwa go spają. No i... Że wiesz, że jak ja coś robię sobie, że ty nie widzisz tego, to musisz sobie nie widzieć, zobaczyć, żeby coś zrobić. No, no, albo po prostu, że na jednym gospie, ale na jakby większej mapie i ogólnie na takich fluj większych mapach. Zobaczymy takie... jeszcze, to nic nie mów, bo to wiesz odpowiedzi, nie? Właśnie, dzisiaj mieliśmy wchodzić już jakby na tą mapkę, ogarnąć już te mody wszystkie itp. itd., ale niestety mi plany wyszły jak zawsze. Ostatnio jest tak ciężko się zgrać z nami, że... No, bo teraz są strajki, ja nie mam szkoły, pan Kasper ma szkołę i to takie... Znaczy ogólnie są, ale wiesz, my mamy... Wiesz, gimnazjum ma egzaminy, a mamy przedmioty egzaminacyjne, kurde. Ale powiem ci dobrą wiadomość. No, więc... Że jutro już 11 na chacie jestem. O której? O 11. O, jeszcze raz. O 11. Oj, no. Także już nie będziesz mi marzyć, że nie mamy. Ogólnie to nie wiem, czemu sprzęt się rzepak zrobił. To jest błąd teksturki, jak zwykle. A kurde. Gdzie jesteś? Że się stamtąd nie wyjechał? Wiesz co, podmienimy się ciągnikami. Czemu? A ty będziesz fan, ty dalej czymś jeździł, szybciej będziesz jeździł. Ja tak spadam. Ja to wyładowuję i zakręcę tylko ci, żebyś miał na prosto mi. No i mówię papa. Czyli 40 minut będę sam siedział.
O, stanę, cena już wróciła chyba. No, no. Taka sama była. Ale są wąskie wiaty. No bo to polska mapa, panie. Boże. To że źle wjechał ogólnie. Dobra, tam. Dobra, odczep i gdzieś na bok chodzić. A, to weź wyjedź. To ja se tutaj. Na poboczu go postaw. Tutaj u pana Darka se zostawię. Może być i u pana Darka, jak chcesz. Siema Daruś, ja tutaj tak odstawię. Nie, to kwinda. A ja go znam, wezmę później. Jak co, Piotr się może pobawić w środku, a to wiesz. Ten sąsiad. I do końca wiesz, odcinka pojechał. Zostało 39 minut. Ja cię gonię, pa. Dobra, więc... Ja mówię, pa pa. My się jeszcze 39 minut będziemy widzieć także. Cześć. Ale 6 zebrałeś całe, no? Nie. No chyba tak. Dobra. Dobra. To siemaneczko. Widzimy się w kolejnym odcinku. Także no widzicie, Michał poszedł, także no, muszę sam być. I zostało tutaj, jak widzicie, 4 pokosy, także i poprzeczek to w sumie na jedną przyczepę i tak nie wezmę, także przypał. Także kurczę. No. No, za chwilę. Jo! 80 zadań i co jeszcze? Co jeszcze? Aż chcesz sobie pograć? Dobra, zbieram tą przyczepę i... A wreszcie słomy poza wizją pozbieram. Bo to tylko tyle zostało. Dobra, także na skup dojedziemy i... No i zrobimy cięcie. Ja muszę sprawdzić, jaki tu stanie spój. Skład gry. O kurczę. Zakwaszczenie? No dobra, no to już będę wiedział dla gościa, jaką będę miał robotę. Ale muszę chyba skoczyć gdzieś w jedno miejsce. Co ty się moim pudełkiem bawisz? A, nie, nie. Przecież widzę, że pudełko. Dobra, także co? Widzimy się za chwilę. Może z Michałem, może nie, zobaczymy. O kurde! Także halo, halo, dzień dobry, witam was w pocięciu. Jednak bez Michała. Będzie po prostu w kolejnym odcinku. Trochę słabo to zrobiłem jednak, jak widzicie. W kolejnym odcinku będą prawdopodobnie siewy. Coś tak sobie myślę po cichu. Dobre, i to 815. Ja właśnie teraz nie wiem, co ze słomą zrobić. Ze strawą. O, kiszonka. Teraz pytanie, czy ja mam silos wyczyszczony.
No nie pamiętam, czy ja mam sobie zniszczony, czy nie. A wyczyszczę, to można kieszonkę walić. Po prawej jest inspektor. Mod. To będzie coraz dłużej się wydłużać, jak to będzie coraz więcej nawozu. Także nie wiem, czy to taki dobry mod będzie. A przynajmniej procent wypełnienia palety z, w sensie kartonu z jajkiem, o. Widzę, nie? Tego się nie włącza, bo ja już tak dawno nie grałem Farminga 19. Zapomniałem. Ostatnio tylko w 15 gierczyłem, jak wiecie. Też nie wiecie, bo live'ów nie ma. Ale dzisiaj o 20 prawdopodobnie będzie live. Przecież dzisiaj jest 12 kwietnia, czyli piątek, ale wy nie wiem, kiedy to widzicie, także... Chyba jutro, czyli sobotę wy to chyba widzicie. Coś tak sobie po cichu liczę na to, że w sobotę to wleci, ale no nie wiem. Pierwsze 20 minut filmu było ciekawsze, bo był Michał! Ale będzie w kolejnym odcinku, bo o 14 jesteśmy umówieni na nagrywanie. Lipinek. O, szkolny. Ja bym dopiero przyjechał sobie. A już o 10, o 11 w domu byłem ci. Także luz. A nie, przecież poprzeczek na końcu zrobić muszę. Teraz trochę inną strategię zgrabiania sobie biorę, bo zawsze tak samo, no. Bez sensu, nie? Ale trochę inaczej będzie pozgrabione, także też będzie się przyjemnie zbierać po prostu. Godzinny odcinek z Lipinek. Inna technika zawsze jest spoko. Ta sama to by wam się nudziła. Też się trochę już ponudziło to.
Trzeba jednak, kurczę, kiedyś tę zgryzarkę zmienić. Fajna jest ściągana, ale... Ale trzeba poprzeć jak i na końcu zrobić, bo na początku sobie nie możesz objechać. No chyba, że ktoś by zaraz za tobą zbierał, nie? No to, to tak, ale jak nikt nie zbiera z tyłu, sam wszystko robisz, no to... To nie. Ach, to łąkę rozjeździł, no ale... Najpierw to do ofenda wąskie koła zakładać i kości dopiero, bo wtedy masz pewność, że nic ci się nie ubije. No po prostu wąskie koła, nie? A wąskie koła nie ubijają, jak wiecie. Myślę, że jak pod łukiem też spoko jest. No i cyk, i to grabione. No i ciśniemy, nie? I cyk! Skręcamy! Podoba mi się ten mod. Cześć, inspektor, dobra rzecz. Dużo używałem inspektora, zawsze w 15 i 17 strasznie używałem inspektora. Bo to jest przydatny mod. Ja w 15 inspektora nie mam, muszę sobie pobrać. To jest bardzo przydatny mod, a nie mam, mam przecież. Już mam, bo pokazuję mi, ile kombajnu mam, procent kilku. Patrz teraz sam, nie wiem, muszę aż na film sobie wejść. Ekaj, to zaraz wam powiem, bo sam się zgubiłem. Czy mam tego inspektora, czy nie mam? Nie, no jest. Jak do sprawdzenia film widzę, że jest pokazany. No. Mam inspektora, no. Bo mi się zdawało. Nie, jakoś tak dziwne wrażenie miałem, jakbym nie miał tego inspektora. Gadżeta bym nie miał. Inspektor Gadżet. Oglądało się. Muszę rolki, rolki gadżeta. No i zawracamy. Się jakoś na kosowy bardziej film, ale no wiecie, no. Już takiego planu aż na godzinny nie miałem. Plan był ambitniejszy trochę, ale no nie wyszło. No i ciśniemy, nie?
powoli idzie. Pamiętać. Jedna prosta zasada. Powoli wszystko idzie. Powoli wszystko idzie. Jedna taka moja złota rada. A powoli wszystko zrobisz. No i cyk. Na górze róże, na dole fiołki. Dobra, nie będę śmiał, jeszcze film zablokują przez takie coś. I będzie przypał. Ciśniemy na kolejne pole. Raczej łąkę, która... W sumie nie można tego nazwać łąką, bo to jest... koło stawu, jak wiecie. Znowu 80 ton będzie kiszonki, ale to tam jeszcze dobrze, bo jak jest po 600. O kurde. Ja to zawsze mam dylemata, jak wjeżdżę na tą łąkę, to zawsze, znaczy no niby łąka, niby nie łąka, nie? Zawsze mam dylemata, jak to zgrabić, żeby to było elegancko i dobrze się zbierało, nie? Zawsze mam dylemata. Na każdym kurczę razem. Z tym przejadę, ale z grabiarką przejadę, ale z przyczepką się przejadę pod tym. No i cyk. Dobra. To jest jakieś tak byle jak pozgrabiane. To jest dobre, nie? Gości se ryby łowi, ja mu tam, kurde. Do jeziorka wjeżdżą. Czy tam do stawu, jak nie woli. Gości se ryby łowi, ja mu tam wjeżdżą, kurde, z sprzętem.
Dobra. Gości, co tu rybki łowi elegancko, na spokojnie, chce się wyluzować, a mu z kawiarką do chłopu wyjeżdża, kurde. Siema, gościu. No i cyk. I cyk. Kurczę, no nie, kurczę, o, wiem, to wiem, kurde. Sorry, że tak nic nie gadałem, bo się skupiłem na, wiecie na czym? Na dźwięku silnika. Kurde, jakby był Michał, to też inaczej, bo on by tam coś tam zagadywał sobie w tle, nie? I też by mi było łatwiej po prostu nagrywać odcinki, jest łatwiej z kimś niż samemu, o! Samemu to ciągle musisz gadać, a jak jesteś z kim, to oni zawsze tam jakieś dwa grosze wtrącą, nie? Estrą, wiecie o co chodzi. Kółko zrobione. Ponad 14 ton. Coś mi się zdaje, że do końca nie przejadę tego paska. Gdzie? Nie ma szans. Tam jest koniec dopiero przy drzewie. Ja jestem tutaj, mam 75%, także nie dojadę do końca. Też trochę inaczej będzie zbierane, bo... Coś dojadę do końca, kurde. Liczyłem na większą wydajność, ale... Na wychodzi ponad... Jak wychodzi ponad dwie przyczepy z pola, to jest dobrze. Przecież no, to nie jest duże pole. Ciśniemy. Tu jakaś taka odległość jest, a bo to jest... Dobra, nieważne. Dobra, dobra. To się zapatrzyłem, no. Jarek wyżej od Jokera.
z tego myślę, że będzie z przyczepa. No to trzy przyczepy. A i to jest jako trawa, czy jako kiszonka, bo tak już nie wiem. Poziom wypełnienia w lewy, 23. Wszystko się popsuło, kurde. Wszystko się na tych typingach popsuło, wszystko. Później stworzę nowy save. I pliki gry se przerzucę i zobaczę, czy się naprawi, nie? I ciśniemy, ciśniemy. Dobra, sąsiadowi przez pole, bo to będzie i tak nasze. Za 150 tysięcy pole. On się taką cenę wyebał. Bao. I cyk na górę. Tarararararara. Tam było 7, czyli 31, tam, a to będzie 20, no 30 minut na tym timerze, czyli powiedzmy 30 minut to będzie już godzina i tam będzie na tyle. I cyk. A, dwie przyczepy. Chyba nawiedzione nie było do końca. A może było? Chyba było, ale zobaczcie sobie w poprzedniej części odcinka. Po prostu ten, wiecie co zrobię? Może będzie morać łąkę, zobaczymy. Raz orka łąki była. Tu się zrobi pole, a zamiast 52 zrobi się łąkę, nie? Będzie większa. Większa łąka równa się... No, dwie przyczepy można zrobić. Dwie pełne przyczepy dało. Dobra, ciśniemy, ciśniemy.
Tu jest ta karta. Później to... Dobra, także... No, 20 minut, czyli jeszcze muszę zagrać jakieś 10, także... No dobra, poczekam sobie te 10 minut, gram sobie teraz szybko i będzie gitara. Bo później mi się nie będzie chciało i później pewnie z Lipinek jeszcze jeden odcinek będziemy się kręcić. No, tak mi się zdaje. Zależy jak Michałowi się będzie chciało. Bo to głównie od niego wszystko zależy. Czy będziemy nagrywać, czy nie. Dobra, także co? Jeszcze 10 minut muszę was przetrzymać niestety. A to akurat tę kiszonkę skończymy. W sensie zbieramy. I jeśli się przykryjemy. Tyle w temacie. No i ty. Może tym po kosmosu zaczniemy. Najlepiej będzie jak tym po kosmosu zaczniemy, bo to tak fajnie, grubo się zrobiło. I z tego po kosmosu skoczymy sobie w ten od razu. Teraz w tempo kostce wlatujemy. I w tym właśnie przejeździe już pierwszy raz będzie bajorka objechana i potem tam w tym czasie drugi raz to będzie gitara. I cyk. No cupa nie jest zgrabione, bo po co? Jak można przyczepą przejechać i na jedno wyjdzie. Tylko supa muszę przejechać. Bo oczywiście żaden pierun nie wiedział. Pierwszy raz jak tu zbierałem, to żebym się na tych linkach powiesił, bo nie wiedziałem.
Bo jakby się nie patrzeć, to przyczepa jednak wyższa jest, nie? Od Deutsch Fahrer troszeczkę. Deutsch Fahrer. Ostatnie dwa pokosy zostały. I ta mała działeczka tam, nie? Tam zawsze dawało 7,5 gdzieś 8. 7,5 tak maksymalnie. Tak 7, 8 ton tam, 7,5, 8 gdzieś tak mniej więcej dawało, nie? Za każdym razem. Ja tak nie wiem, gdzie jest łyżka. A tu bajzer jest! Bajzer! Dobra, to po cichu ogarnę. To na to aż kurde się patrzy się da. Taki bałagan tu jest. No i cyk. Ale syf narobiłem teraz. I czekaj, bo tu już jak... Jako ta sieczka wyleciała. To dupa. No już jakoś się szkoda, że... No, 2 minuty nam zostało do końca odcinka, no to akurat. Podgarniemy to... Ten, nie? Wrzucimy. To będzie na tyle... z tego cudownego... jakże zajebistego... odcinka. Wszystko jako trawa się sypi teraz.
jeszcze jedną łyżeczkę podebierzemy. Kolegę słowo podebierzemy. I jeszcze tam trochę podebierzemy i to będzie dobrze. No i dobra. Muszę stronę podgarnąć, czy nie? A nie. Jeszcze okno pomocy sobie włączę, wiecie? Nie? No. A 75 ton można rzec. No i co? Czy kryło się to, czy nie? Niby fermentacja 1%. Nie? Kurde, wszystko się popsuło. No i kurczę, mu się rzepak robi. Jeszcze tam drugim kurom podgarnę, żeby nie pakały. A to strasznie wygląda ta pszenica, taka czarna. No i rzepak. Dobra, także co, to było na tyle z tego odcinka. Trzymajcie się ciepło. Cieplutko, cześć. Pamiętajcie o łapce w górę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.